Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, więc dlatego zapraszam na najnowszy film, oto z moim udziałem. Na tę chwilę jest godzina 5.56, 26 maja 2022 i oto w ten dzisiejszy dzionek nakręcę dla Was jakiś szybki, krótki film, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, jedziemy z tego, chcę, bo już późno. Jedną mieszankę, czyli z ostatniego wypadu odmrożoną, a druga skisłe masło. Pelety z zanętą i na skisłe masło oraz tą odmrożoną zanętę będę dzisiaj wędkował. Taki 95 centymetrów, czyli piękny jesiotr 95 centymetrów. Czyli 4 kilo po tarowaniu, taki ładny jesiotr. Czwóreczka. Pomału 95 cm, 4 kilo jesiotr. Baja, dziękuję Ci za walkę, przystojniaku. Dziękuję Ci za walkę. Płynie. Płynie. Baja. Taki pełnołuski, który wraca. Wracaj, baja. Znów ładna płotka, która skusiła się na cukiereczka. I kolejna ładna płotka, tym razem na różową, taka przyzwoita płoteczka. Wzdręga. Taka i do wody. Weszły mi wzdręgi praktycznie jedna za drugą, nieduże, no więc musimy zmienić przynętę na inną. Odczepiamy rybkę i taka krasnopiórka wraca i zaraz zmienię przynętę. I taki przyzwoity karpiszonek pełnołuski wraca. Płyń. Dzięki Ci za walkę. Cześć. Mamy piątego maluszka, czyli jesiotr, piąty maluszek. Płyń. Baja. Taki maluszek. No ale jest, jakby nie było. Ryba to ryba. I zaraz będziemy pomału kończyć tą dzisiejszą imprezę. No i drodzy Państwo, pełnołuski. Prawdopodobnie ostatnia ryba dzisiejszego wypadu, która wraca
do wody. Więc wracaj i taki ładny pełnołuski. Na zakończenie dzisiejszej imprezy. Pomału. Baja. I miał być ostatni, a tu jeszcze taka dobra 50 pełnołuski, koszma 50 cm. No i taka ładna rybka. Więc prawdopodobnie to będzie ostatnia rybka. Czyli oddamy jej wolność. I baja. I będziemy pomału jechać. Więc skończyła się zanęta. Jest godzina 19:44. Wędkuję do 20:00, czyli mam jeszcze 15 minut. I ostatni podajnik idzie do wody. I będziemy kończyć już tą dzisiejszą imprezę. Czyli dzień drugi testów. Zobaczymy, co będzie dzisiaj brało. Nowe przynęty, nowe wyzwania. I zobaczymy, co i jak przy testowaniu nowych przynęt. Więc zapraszam na drugi film z drugiego dnia wędkowania. Więc ósemka z Manline, turna, czyli tuńczyk, i skopex z Sonu do testowania. Oraz marosza pop-upy do testowania dzisiejszego. Mieszanka przygotowana, więc pora zaczynać dzisiejsze zmagania. Czyli drugi dzień testów i taki karpik. Więc pierwsza ryba z drugiego dnia testu, więc wraca do wody. I o to w tym wszystkim chodzi. Wracaj i testujemy dalej. Jest pytkę. Czyli drugi nieduży karpik. No ale cieszy, cieszy. Więc baja. I czekamy na te większe osobniki. Więc taki Azjata oczywiście wraca. Baja. I kolejny. Baja. Taka ładna wzdręga dzisiejszego wędkowania. Słonko. Słonko 80% na deszcz, ale na razie jest pięknie, słonecznie. No i zobaczymy, czy sprawdzi się, czy będzie dzisiaj deszczyk. Wędkujemy, odpoczywamy w ten zapowiadający się deszczowy, ale słoneczny dzionek. Taka 45.
i taki ładny karpiszonek. Zwracamy mu wolność. Baja. No i miało padać i w końcu pada, ale wywędkujemy dalej i jest w pytkę. I taki karpiszonek idzie. Pinokio po raz pierwszy 75 centymetrów, czyli ładny, nieduży jesiotr. Siedemdziesiąt pięć. I na koniec taka rybka i pomału będziemy już kończyć dzisiejszy wypad. Więc suszymy sprzęty. Baja. Suszymy sprzęty i pomału kończymy. I taki jeszcze ładny leszek, któremu zwrócimy wolność i kończymy pomału tą imprezę. Baja. I tak, drodzy Państwo, kończymy pomału ten nierówny pojedynek. Brało to, co pokazałem na filmie, czyli przez dwa dni, dwa wyjazdy, oczywiście nie pod rząd, dwa wyjazdy spędzone na tym łowisku z tymi przynętami i brało to, co pokazałem, czyli taki film, tak zmontowany z dwóch wypadów, testowanie przynęt, więc pomału się pakuję i kończę na dzisiaj ten nierówny pojedynek.
sześćdziesiąteczka wraca do wody. Dobra, szybko wypuszczam, bo mam dublet. Dublet jest, drodzy Państwo, więc zobaczcie. Zobaczcie sami. Jest. Jest. Jest dublet. No i ten z dubletu podobnej wielkości, więc dwa dublet zaliczone, dwa pełnołuskie. Wypuszczamy ryby i ryby ładnie weszły w zanętę w trzecim dniu testowania. I trzeci dzień testów jest udany. Dopracowałem trochę mieszankę, wzbogaciłem o mączkę rybną. Dodałem trochę jeszcze atraktora, no i widzicie sami, czyli atraktor apetytu na słodko i jedziemy z koksem. No i widzicie, po dublecie znów pełnołuski, troszkę mniejszy. No ale w trzecim dniu testowania zanęty przynęt mogę śmiało powiedzieć, że apetytu, symulator apetytu daje radę. Jak sami widzicie, najlepszy dzisiaj dzień na wędkowanie. Naszego dinozaura 4600 metr i 4 cm. Więc mamy dublet. Na drugie jest branie, ale wypuścimy. Zobaczcie, na drugiej mam rybę, ale wypuścimy dinozaura. Piękny jesiotr. Piękny. Cztery i pół kilo. Piękny. Płynie. Baja. Płynie. Dziękuję ci za walkę. Dziękuję ci za walkę. Płyń. Baja. A na drugiej czyli a na drugiej ryba zacięta. Jest dublet. Dublet po jesiotrze, taki nieduży karpik na drugiej. No ale cieszy, drodzy Państwo, czyli trochę była przerwa obiadowa i w końcu znów ruszyły, czyli ładny jesiotr i nieduży karpik. Czyli czwarty dinozaur, płyń, baja. 19:21. No ale nie pada, ale zapowiadali coś o tej godzinie, ale nie pada. Czyli taki 60 cm amurek. I to chyba będzie prawdopodobnie ostatnia ryba
dzisiejszego wypadu, czyli różnorodność gatunków i taki nieduży pan Amur, płyń, baja. Dziękuję Ci za walkę. No i ostatnia ryba. 1,45 m i wraca. Piękny osobnik. Piękny jesiot na zakończenie dzisiejszego testowania, czyli druga metrówka. Baja, dziękuję Ci za walkę. Jedziemy na Kielce. Cześć! I drodzy Państwo, na tym zakończymy 3 dni, czy 3 ostatnie wypady z testowania zanęt, przynęt. No połowione. Dzisiaj było superowo. Najwięcej ryb z tych wszystkich wypadów. No i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. 3 wypady zaliczone i to będzie w jednym takim filmie zrobione inaczej, więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, Pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć.